serwisie wracamy do tematu spotkań noworocznych organizowanych w ciągu całego miesiąca, zarówno w gminie, jak i w powiecie. Jednym z nich było spotkanie, które odbyło się w piątek 20 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowane przez starostę Mirosława Glaza. Była to okazja m.in. do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z życia powiatu, a także do podziękowania za pracę przedstawicielom jednostek powiatowych, partnerom i współpracownikom, którzy działają na rzecz powiatu krośnieńskiego. Dziękuję za ten miniony rok w powiecie dla wszystkich, w imieniu swoim i swoich współpracowników. Zapraszam do współpracy w kolejnych inicjatywach i jednocześnie deklaruję, że zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Infrastruktura, oświata, opieka socjalna i medyczna to tylko niektóre dziedziny, jakie pod względem przeprowadzonych działań wskazał starosta. Realizacja zadań m.in. na tych płaszczyznach będzie kontynuowana. Spotkanie było także okazją do oficjalnego zaprezentowania nowego wicestarosty. Przypomnijmy, na tym stanowisku Grzegorza Świtalskiego zastąpił jakiś czas temu Tomasz Kaczmarek. Tomasz, mam nadzieję, że trudy samorządowej pracy pozwolą Ci czerpać same sukcesy. Powiat dla wszystkich i mam nadzieję, że drodzy Państwo i w filmie, który był tutaj przedstawiony i w prezentacji Pana Starosty widać, że powiat krośnieński jest dla wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego, dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich instytucji i organizacji. A w spotkaniu noworocznym pod hasłem Powiat dla Wszystkich wzięli udział m.in. prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jolanta Fedak oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i zarazem prezes Euroregionu Szprewany Sabubr Czesław Fiedorowicz.